No hej, cześć, siemanko wam wszystkim ludzie, z tej strony Judy i witam was bardzo serdecznie w kolejnym już materiale z gry Call of Duty Modern Warfare 2. No i ostatnio zaczęliśmy tę niesamowitą przygodę, no i teraz lecimy za Ghostem, żeby, no właśnie, być może znaleźć Hasana, chciałoby się, ale już raczej to będzie ciężkie do zrobienia, no ale zobaczymy. Pamiętajcie o zostawieniu łapki w górę. Pamiętajcie o subskrypcji. Słyszałem coś w środku. A my lecimy, aha. Zabezpieczmy go. Super, dobra, powoli. Biegiem, dobra, teraz. Kontakt! Okej, włączyli światło. Cudownie. Uj! Cholera, dobra, muszę to oddalić trochę. Dobra, trafiony. Kolejny. Cholera, dobra, te strzały sporo robią. Wow! Ale dwóch naraz trafiłem, tylko że jeden zginął od razu, a jeden jeszcze się trzymam. No. Co jest grane? Masakra, oni mają kamizelki kuloodporne, które muszę przełamać. To nie jest łatwe, słuchaj. O, cholera. O! Cholera, dobra, jest źle. Nie, oj, jest bardzo źle. Dobra, trafiony. Ej, ale mają ładne wyposażenie, wiecie, z tym będzie ciężko. Skąd? A tu jesteś. Dobra, on jeszcze się trzyma. Prawdopodobnie. Rzucił coś? Nie, dobra. Przeładuj. Wydawało mi się, że widzę kolejnego. Dostał. Kurde, kolejny ciężko zbrojny. Czy nie mogli mi rzucić po prostu jakieś małe niespodzianki? Cholera, no nie wierzę. Czysto? No tak. Czysto. Nie wiem. Szukać teren, sprawdźmy gdzie się ukrywali. Dobra, jest martwy, okej. Ale jest duże straty. No, sprawdźmy ten magazyn dokładnie. Co to kurwa jest? Wszystko po angielsku. Słodki Jezu. Rakiety balistyczne. To mobilna wyrzutnia. Zasięg 1000 mil. Minimum. Jak do diabła wpadło to w łapy Iranu? 7-6. Połącz nas z Laswell. Przyjąłem, czekajcie. Brawo 7-6, Charlie, do Warty 1, słyszysz? Tu Warta 1, nadawaj. Laswell, tutaj Ghost. Mamy coś. Powiedz, że macie Hasana. Ghost. Rzuć okiem na to. Ghost, macie Hasana? Nie. Znaleźliśmy skład broni. Hasan posiada rakiety. Amerykańskie. 07, tu dowództwo Złoty Orzeł. Powtórzcie ostatnie. Powtarzam. Hasan ma amerykańskie rakiety. Dobra, wychodzić. Migiem, wszyscy wychodzą, już! Iran zdołał przejąć amerykańskie rakiety. Nasze rakiety są w rękach Al-Katali. Hasan rozdaje nasze pociski balistyczne, jakby się bawił w pierdolonego Mikołaja. A my nic o tym nie wiemy? Iran może się wszystkiego wyprzeć. Wyprzeć się? Takiego chuja! Siedzą w tym po uszy, chcę wiedzieć, ile dokładnie ich mają i gdzie planują ich użyć. Jeśli Hasan je przemyca, to musi mieć wspólnika. Więc radzę ci dowiedzieć się, kto tu pociąga za sznurki. Moi ludzie zajmą się tymi rakietami. W 2 godziny dowiemy się o nich wszystkiego. Odmawiam! Trzeba je zniszczyć! Generale! To dla nas ważne dane. Wywiad zawiódł na całej linii, Laswell. Taktyczna porażka nie wchodzi w grę. Do rana będzie tam z 500 wrogich żołnierzy co najmniej. Musimy działać już. Złoty Orzeł do Ghosta. Wezwij ostrzał, gdy tam dotrzecie. Ta broń musi zostać zniszczona. Tak jest, dowódco. Amsterdam. Co Amsterdam ma z tym wszystkim wspólnego? To raj dla szmuglerów. Niestrzeżone porty i kanały. Iran ma tam wtyki. Tak jak my. Kogo? Kapitana. Tropi w tym momencie lokalną komórkę Al-Katali. To pierwsze dobre wieści, które dziś usłyszałem. Dołączę do niego osobiście, sir. Kate Laswell znowu w boju? Chcę to zrobić dobrze. Bezbłędnie. Czyli w moim stylu. Kate,
Chcę Hasana podanego na srebrnej tacy. Póki co, przypilnuj akcji. Oczywiście, sir. Kiedy dotrzesz? Za mniej niż godzinę. Gdzie jesteś? Kanały. Pod mostem obserwuję łódź Alcatali. Przewozi kontener rakietowy? Nie ta. Na pewno nie. Oby nas doprowadziła gdzie trzeba. W kontakcie. Gaz. Gotowy. Tak, kapitanie. Śledźmy tę łódź. Wszędzie dookoła. Musicie ich zdjąć, żeby wejść na barkę. Bierzcie się do pracy. Bez odbioru. Dobra, rozdzielmy się. Ja wyjdę z wody, ty oczyść doki. Tylko cicho. Spotkanie przy barce. Tak. Na twój znak. Okej. Nie będzie łatwo. No i taka zupełnie inna robota. Nóż bojowy. Oczyść doki, a ja mogę płynąć pod wodą? Nie za... A, mogę zanurkować i dobrze. Jeszcze jeden na molo, załatw go. Jeszcze jeden na molo, powiadasz? Dobra, ja go chyba... Okej, widzę. Płynąć szybciej, nie chcę płynąć szybciej. To oznacza kłopoty. Zawijajmy cicho, dotrzyjmy do barki, załatwmy to. Dobra, uda się. Uda się! Dobrze, mamy go. Tak właśnie trzeba działać. Już mi tlenu brakowało. Jestem na powierzchni. Nie siedź długo na widoku. Okej. Mają łódź patrolową w porcie. Nie daj się wykryć. Łatwo mówić. Bardzo łatwo mówić. Dobra, gdzieś tam mam lecieć. Mam nóż, a czy... Nie mogę broni wyciągnąć, czy coś? Rzuciłem, mogę rzucać nożami, okej. W sumie ma to sens. A ja mam... Cholera, mogę nurkować, chyba... Oczyść doki, no tak, tylko... Nie, tu nie wejdę. Muszę sobie trochę popływać, co nie? Prawdopodobnie. Wszystko gra. Doskonale, szefie. Tak jest, doskonale, ale... Diamenty pojawiają się na kompasie, gdy wróg cię widzi. Dobra. Ktoś nas tam na chwilę wyhaczył. Dobra, szybciej. Tu mamy kogoś. Cholera, zdążę wyjść? Tam był jeszcze jeden. Mogę podnieść. Okej. O, cholera. Dobra, nie tak to miało wyglądać, słuchajcie. Absolutnie to zawaliłem, ale. Okej, nie spodziewałem się czegoś takiego. Dobra, dostał. No nie była to najlepsza robota. O jasna cholera, dawaj. Co za nożownik niezły ze mnie. Ej, dobra, pięknie to spaprałem. Najgorsza, słuchajcie, cicha robota ever. Zajmij się nią. Kurczę, dobrze, że przynajmniej kapitanie, żyję. Mam broń. Czemu wcześniej nie miałem broni? Albo może dlatego, że w wodzie by była nieużyteczna. Dobra, nieważne. Alcatala idzie pod wodę. O cholera. Tam jak najszybciej. Możemy mieć mało czasu, John. Jednego mniej. To jeszcze nie koniec.
Dobra, było głośno, ale mam wrażenie, że wiecie... Już trochę uspokoiliśmy sytuację. Tam jest ziomek, tylko że on jest strasznie daleko. I zastanawiam się, czy jak wejdę do wody, to czy... nie stracę broni? Możliwe. Bardzo możliwe. Zaraz zobaczymy. Trzeba się zająć łodzią patrolową. Załatw ją. Dobra, dobra. Taki mam zamiar, ale... żebym znowu zaraz się nie udusił, słuchajcie. Cholera, mogę celować z wody? Cicho, cicho. Wow. Dobra, płyńmy pod wodę, słuchajcie. Zaraz się nimi zajmiemy. Spokojnie, spokojnie. Już ja mam pomysł na taki hakon. Co to było do granaty do wody. Dobra, dałoby to radę pewnie zrobić, wiecie, wszystko po cichu. Ale ja nigdy nie byłem idealny w cichej robocie. Ważne, że jestem skuteczny. Dobra, niech sobie próbują. Okej, już widzę kolejnych. Pytanie, czy załatwię ty... okej, dobra, nie o to chodziło. Czy załatwię z takiej odległości, wiecie, no nie mam dużo ammo. Więc wolałbym nie ryzykować. Dobra, podejdziemy sobie. Uj, 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 tam już, już widziałem kolejnych. Gdzieś tutaj. Ja jestem przy warce. Chodź tu jak najszybciej, ale nie kozacz. Tak jest, zaraz będę. Uj, 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 jest źle, jest źle. Jest bardzo źle, no i musiała być pierwsza śmierć. Jasna cholera, był jeszcze blisko. Dobra, nie, absolutnie nie wychodzi to tak, jakbym sobie tego życzył. Jestem przy warce. Chodź tu jak najszybciej, ale nie kozacz. No fajnie, że jesteś. Tak jest, zaraz będę. Przeładuj, przeładuj, spokojnie. Okej. Łódź mnie zasłania i to jest dobre. Oho. Kurde, czy oni tu rzucają coś? Bardzo możliwe. Kurde, zaraz braknie mi ammo. Oj, jeszcze jeden. O Jezu, ich tu jest. Nie. Dobra. Pod wodę. Jest źle, słuchajcie. Jest źle, jest bardzo źle. Nie tak sobie to wszystko wyobrażałem. Masakra, dobra. No, liczę na to, że Price nam w końcu trochę, słuchajcie, pomoże, bo nie wygląda to naprawdę dobrze. Ile mam amunicji? Dobra, coś podniosłem. A nie mam jeszcze jakiejś broni? Cholera, żyje. Jakim cudem on jeszcze żyje? Dobrze, dostał. To najważniejsze. Oho, widzą mnie. Nie no, zamierzam się zbliżyć oczywiście, natomiast... no to jest naprawdę mokra robota. Ale kompletnie nie tak sobie to wyobrażałem, od razu mówię. To miała być cicha akcja, a przerodziła się w otwartą wojnę. Okej. Tak się bawisz? Dobra, ojej. Przeładuj. Kurde. No jestem w fatalnej sytuacji, co tu dużo mówić. Nie będę się oszukiwał. Wiedzą mniej więcej, gdzie jestem. Mają chyba trochę... Co jest? Widzieli mnie? O nie, tutaj też są? No to fajnie, jak jesteś, bo przydałaby się... O cholera, chyba kolejny granat. Przydałaby się mała pomoc. A, to jest Captain Price. Dobra. Dobrze jesteś. Super, dobra. Jak połączyliśmy siły, to już będzie dobrze. Ja tam się niepotrzebnie, słuchajcie, rzuciłem. Czysto. Jest taką czysto. Otwartą walkę. Doceniam pomoc, sir. Dostańmy się na barkę. Oj, doceniam pomoc, naprawdę. Dobra, kolejna broń z tłumikiem i dobrze. Brawo, zamknięta. Aha. Rozumiem, że otworzysz. Nie no, on tu ich załatwił. Nie no, brawo dla niego. Laswell, zaraz wejdziemy na barkę. Tak jest, informujcie po wszystkim. Ta. Cisza. Słuchaj. Słucham. Hiszpański. Tak to brzmi. Gotowy? No. Gotowy, dawaj. Dobrze. Wszystko zgodnie z planem. Ale to nie wszyscy zapewne. O Jezu, dobra, fatalnie strzeliłem. Co my tu mamy? Granaty, o tak. Spójrz na to. Las Almas. Meksykański kartel. O, jeszcze Meksyku nam brakowało. Laswell, Iran wykorzystuje do transportu kartel. Rzuć jakąś nazwą, John. Las Almas. Hassan pracuje z narkos. Czekaj. Wow.
Fajnie, że nie dajesz mi się ustawić. Dobra, no nic, czekajcie, może... Oj, to był średni pomysł. Nie tak to miało wyglądać, ale... Okej, okay, mamy spokój, mamy spokój. Dobra, ja to bym zmienił broń. No może to będzie lepsze, nie wiem. Nie wiem, co tu się bardziej przyda, natomiast... Ostro, cholera! Więcej ludzi kartelu. No, raczej. Dobra, dobra, przeczekajmy, przeczekajmy. Nie żyje, okej, okay, tego załatwiłem. Względny spokój, ale już wiedzą o nas. Tu nic nie ma, okej. Okay. Coś tu jest. Ej, kurde, jak się skitrał w kiblu. Jest czysto. Jego telefon. Okej. Carter spotyka się z Alcatalą. Laswell, znajdź Café Gracht. Coś tam się szykuje. Kiedy? Za godzinę. Ho, ho, no to już prawie, prawie. Nawet nie ma co tutaj zmieniać ekipy. Musimy, wiecie, lecieć i działać. Ale to mi nie wyszło, przyznaję. Ta misja była ciężka. Brawo 6, do Warty 1. Jestem w kawiarni. Przy stoliku na godzinie 4 siedzą członek kartelu i Irańczyk. Urocza. Co kombinują? Finalizują transakcję. Elektronicznie. Zgadza się. Płacą za coś kartelowi. Zobaczmy za co. Ochrona? Kilku. Zajmę się nimi. Został coś innym. Przyjąłem. Idę do ciebie. Strzykawka. Strucizną? Nieśmiercionośną. Wyłączy ich z akcji. Środki CIA. Witaj w moim świecie. Wstrzyknij to ochroniarzom, a zgarniemy gościa z kartelu. A ty? Zgarnę was. Daj znać. Przyjąłem. O kurde, taka akcja w biały dzień. Kiedy ruszają? Dziś nocy. Obserwuj ich. Musimy wiedzieć, co to za ładunek i dokąd zmierza. Tak jest. Dokładnie. Dokładnie, dokładnie, natomiast... Haha, no właśnie, właśnie. Czekaj, no. Dwóch ochroniarzy kartelu na końcu mostu. Trzymaj broń w ukryciu. Zobaczmy, czy się rozdzielą. Mhm. Dobra, jeden odchodzi. Idzie w moim kierunku. Pójdę jego śladem. A ja co mam robić? Ruszam. Dobra, mam go po cichu zdjąć, jak gdyby nigdy nic. Och, spokojnie, stary. Po jednego za dużo, co? A, troszkę za dużo wypiłeś. Ochroniarz zdjęty, most czysty. Świetna robota. Zbiórka przy mnie. Okej, okay, idziemy. Ładunek to człowiek. Jeden VIP w drodze do USA. John, kto to jest? Major Hassan Zayani. Ho, okej. Okay. Czyli mamy czas, żeby go powstrzymać. Mamy i to najważniejsze. Musimy dorwać naszego kumpla z kartelu i go przycisnąć. Fajnie by było. Dostarczy rakiety do Stanów, będą trupy. Co robimy? Ma przy sobie ochroniarzy. Przeprowadziliśmy zwiadu. Musi mieć więcej niż kilku. Nie ma czasu na dokładny zwiad, John. Musimy odwrócić ich uwagę. Mam coś. Spotkamy się przy kawiarni. Okej. Okay. Odbierz od Price'a urządzenie dywersyjne. Okej, okay. Idziemy. Ten dalej tutaj siedzi. Tutaj dalej oczywiście ci członkowie kartelu. Przysiądźmy się. Czy nie? Tak, na szybko. Co to ma do cholery być? Granat Babik. Co? Zadziała. Wróć do Laswell i zacznijmy imprezę. Co oni tu knują? Jaki granat Babik? O co chodzi? To ja nie wiem. No. Na końcu alejki. Kiedy wybuchnie panika, wtedy kartel go przeniesie. A ja zajmę się tym dalej. Okej. Okay. O kurczę, dobra. Dywersja, dywersja. Gaz, nadchodzą ochroniarze. Ja wezmę jednego, ty drugiego. Oje! Tak jest. Quédate donde está! Dobra, załatwieni. Idę do pana kapitanie. Pośpiesz się. Załatwię ewakuację. Spotkamy się na moście.
Ci się patrzą, jak gdyby nie wiadomo, o co było, o co chodzi. Osłaniaj Price'a, gdy przeprowadzę zasadzkę. No, idę. Dobrze! Chodź za mną. A ludzie, jak wiedzą nic. Paczka zabezpieczona, idę do ciebie. Przyjęłam. Ludzie kartelu, za nami! Osłaniaj się drzęcie! A dobra. Aha, fajnie, osłaniaj się drzęcie! Jakie... Dlaczego mam się schować? Nie wiem. Dobra, spokojnie. Spotkamy się na moście. Masakra, nie wiem. Dobra, wiecie, to jest łatwo mówić. Osłaniaj. Dobra, chyba się ustawię tutaj. Warta jeden, paczka zabezpieczona. Idę do ciebie. Marcel, za nami! Moje się drzęcie! No robię to! No, co jest? Nie kumam, słuchajcie, kompletnie. Dobra, chyba nie mogę podchodzić do nich. Na to wychodzi. Lepiej trzymać się z dystansu. Spotkamy się na moście. Ej, serio, będę stał tutaj i nie wychylał się, bo... Wchodzę. Bo to nie za bardzo ma sens. Chodź za mną. Tak, ta wykl... Paczka zabezpieczona, idę do ciebie. Tak, schować broń. Tu nie ma co schować broń. Cholera, dobra, przeczekajmy to. Nikt z tym nie strzela, nie strzelam. Policja też jest w drodze. Będzie tu za 3 minuty. Czysto. Dobra, chowajmy broń. Idę. Działaj gaz. Podnieśmy go. Nie ma co się wychylać nigdy, pamiętajcie. Absolutnie. Warta. Pora ruszać. Przyjęłam w drodze. Pakuj go. Niezła robota. Wzajemnie. Musimy wiedzieć, gdzie wiozą Hasana i go przejąć. Wypędzimy go i pogadamy. Skąd pewność, że coś powie? Potrafię być przekonująca. O, widzicie, Lazule ma swoje sposoby, które pewnie zaprezentuje dla was. Pułkowniku Vargas. Dyrektor Laswell. Myślałem, że jesteśmy na ty. Sprawa musi być poważna. Otóż to. Potrzebuję pomocy, Alejandro. O co chodzi? Carter Las Almas przemyca przez granicę irańskiego terrorystę. Laswell, terroryści nie przekraczają południowej granicy. My to wiemy, oni to wiedzą i właśnie dlatego to zrobią. Musimy ich powstrzymać. Kto jest moim celem? Major Hasan Zayani. Zrozumiałem. Kiedy? Dziś w nocy. Podpiewam się do drona. Mam wszystko na widoku. Ach, ci nielegalni migranci. Migranci są w wodzie. Patrol graniczny w akcji. Kartel używa migrantów do dywersji. Nawet teraz mogą szmuglować Hasana. Przyjąłem. A gdzie jest FBI? Będą za około godzinę. Teraz mamy tylko was. Czekaj. Adolfo, migranci to tylko dywersja. Nasz cel się przemieszcza. Prawdopodobnie przekroczyli rzekę w łodzi. Trzeba ją znaleźć. Orale, robi się warta. Alejandro, Hasan nie może przekroczyć granicy. Zrozumiano, bez odbioru. Jak mu się uda, to w Stanach nie mamy żadnej władzy. Sprawmy, by do tego nie doszło. Patrz, pułkowniku, tam. Na północy. To ich łódź. Stań tu. Skurczę. Kartel szybko przemieszcza Hasana. Możemy ich złapać, nim przekroczą granicę. Przyjąłem. Tak, jest celem. Mur jest przed nami. Szykuj się. A no tak, mur na granicy. To ci nowość. Jak przekroczy granicę? Zmiana taktyki. Słucha. Naliczyłem 4 cele. Widzę Hasana na murze. Kurwa, przekroczył granicę. Cholera. Nie możemy go zgubić. Musimy wkroczyć. Nie czekałem długo, ale spieszy nam się. Czysto. Warta, cel przekroczył granicę. Jest w ruchu. Ścigamy go. Pułkowniku, odradzałabym. Nie macie pozwolenia i pomocy w tym obszarze. Wiem. Naciskaj FBI i skontaktuj się z miejscową policją. Bez odbioru. Dobra, gdzie jest ten cholerny Hasan? Bo tu trzeba szybko działać. Widać cel? Niestety. Uciekł. Nie ma.
Ruszajmy za nim. Szybko. No tak trochę na nielegalu będziemy działać, ale jak trzeba, to trzeba. Dawaj. Karel pewnie ukryje go w dziupli gdzieś w mieście. Musimy ją namierzyć. Przyjadę. Hasan ma tu dużo więcej przyjaciół niż my. Uważaj. No raczej. No, to nie jest... Okej. Okay. Hasan poszedł tędy. Chodź. Ktoś tam jest. Kurwa. Masakra. Tędy. No idę. Ej, co ty wyczyniłeś specjalne, nie wychodź. Wracaj do środka. O chuj. No, otwórzę cicho tam. Naprzód. Uspokój ich, czyli wyceluj ich. To jest genialna opcja. Tak. O. Widzę. Otwórz. Osłaniam cię. Okej. Dawaj. Przesuńcie. Do drzwi. Możemy wejść? Siły specjalne! Siły specjalne! Dawaj, otwieramy! Chodź, broń! O jasna cholera! No. Szed na mnie z baseballem. Hasan, wchodzimy ludziom do domów nieproszeni. No, no zdarza się. A, to siły specjalne! Decyzja. Siły specjalne! No mam nadzieję, że nie będą tutaj... Ty! Chcesz oberwać? Chodź, broń! Pierdol się! Co? Cofnij się, kurwa, już! No, no już. No teraz jesteś taki odważny. Chodzili faceci. Dokąd poszli? Co jest? Mogę to rozwalić? Nie. Dobra, idziemy. To chodź. Tu nie ma. Musimy ruszać. A taki mam zamiar. Cicho tam. Stać, nie ruszać się. Warta, jesteśmy na rogu Flores i Barajas. Cel kieruje się na zachód do dziupli. Mhm. Zrozumiałam, wysyłam do was miejscową policję. Co to tak walnęło? Przyjąłem, bez odbioru. Dobra, idziemy, tylko tak trochę pospiesznie. Okej. Okay. No i jest kartel. Patrole kartelu. Zwalić się. Coś tam dostali, ale... Dobra. Leży. A kierowca? Nie wiem, ale mam nadzieję, że trochę dostał. Spokojnie. No, jest. Piękny strzał. Patrz, poszli tam. W porządku? No nic. Co z tobą? Mogę ruszać. Co oni tu mają? Jakieś same? Nie chcę tej broni. Dobra, dawaj. Przeciśniesz się. Chyba nie jesteś dość gruby. Być może Hasan został sam. Nie na długo. Siły specjalne na ziemię! Wypierdalać mnie z domu! Nie skrzywdzę cię! Szukam bandyty! Szlak! Zostań z nimi! Przechodził tędy facet. Gdzie jest? Wstać! Jesenia! Ręce do góry! Ej, kurwa! Zostawcie ją! Ani kroku! Mów, gdzie jest! Na zewnątrz! Ręce do góry! Pobiegł do dziupli! Gdzie jest ta dziupla? Niebieski, piętrowy dom, na końcu ulicy. No, okay, macie, już coś wiemy. Chcecie. Idźcie stąd! Masakra, broń sobie tutaj. Mają jak gdyby, wiecie, na wystawce. Ty, nie fikaj. Się nad przeprowadzką. No. Dobra, idziemy. Rodolfo, idziemy. Tak, ogarnę się. Miejscowa policja. Nazwę się postarała. Rzucić broń, już kurwa! Rób co mówi. Rób co wyjaśnimy to potem. Zrozumiano? Chodź tu do mnie! Chcę widzieć twoje ręce nad głową! No jasna cholera, no. Nie zmuszaj mnie, żebym strzelił! Jesteśmy od was, ogarnąć się. Jestem pułkownik Alejandro Vargas, siły specjalne. Ścigamy terrorystę. Gomez, czekaj. Ci goście są od niej. Łatwo was pomylić ze zbirami kartelu. Gdzie masz podejrzany? Siedzieliśmy tu do domu. What the fuck? Dobra. O, ale... Masakra, nie możemy wstać wręcz. Kolejny dwa. Atakujemy, bo tutaj idą.
Co oni tutaj z bazuki sobie nawalają? Dobra, dostali. Nie potrzebuję lepszej broni. No to cudownie. Mamy przesrane? Tak, mamy przesrane, mogę to powiedzieć. Co tu się dzieje? Słuchajcie, mam wrażenie, że Carter to ma tutaj w dupie wszystko. Po prostu strzelają sobie z bazuki. W środku miasteczka. Kolejni dwa. Atakujemy dwa tutaj. Dobra, schowajmy się. Oj. Raniono cię. No fajnie, że raniono mnie. Wow. No. Alejandro. Kolego, weź ty, wychylaj się trochę bardziej. Nie, dobra, ja potrzebuję, słuchajcie, tutaj innej broni. Absolutnie. Dobra, czekaj. Okej, trzymaj się, dobra, zmieniam broni. W końcu coś użytecznego trochę. Ale skąd? A tu jesteś. I co jest? Skąd ja dostaję? Co jest granem? Dobra, spokojnie. Jest po prostu źle. Oni są tam na tym dachu. Tak jest. Dobra, jeden załatwiony, drugi załatwiony. Super, ale to nie koniec. Byłoby zbyt piękne, oczywiście. Dobra, oho, są ten dach cholerny obstawiają. Tutaj mam taką serię trzech pocisków, spoko. Ja obstawiam wyjścia. Dobra, bym i tak zmienił broń. Może się tutaj przydać coś tego typu. Dobra, idziemy. Wejdź do dziupli. Taki mam cel. O! Czy wy musicie drzeć się tak jak wchodzę? Wchodzę. Masakra! Dobra, ale ja jej nawet nie trafiłem. No, miała broń. Ty na pewno nie chcesz. Ona miała broń i jeszcze wezwała ich. Ja nie wiem, słuchajcie. Skąd on strzela? Jasna cholera, skąd padł strzał? A ty tutaj nie pyskuj, naprawdę, bo myślę, się to dla ciebie skończy. Co tu jest? Jejku. Dobra, okej. Ach, te wierzenia meksykańskie. Czy mam tutaj coś jeszcze, co by mnie zaciekawiło? Chyba nie. Dobra, dawaj. No, tak to się kończy. Dobra, może na górę powinienem wejść. Okej, ściągnięty. Uwaga na okna. No tak, nie strzelaj, to ty też nie trzymaj broni. Dobra, tu mogę sprawdzić. No, spokojnie jest. Zbyt spokojnie, że tak powiem. Wywal te drzwi. Dobra, dalej. Garaż. Dobra, garaż był czysty, okej. To mamy chwilę w spokoju. I tutaj też nic. Dobra, w takim razie musimy chyba wbijać na górę, przynajmniej tak mi się wydaje. Spokojnie, był jeden. Idę na piętro. To znaczy, że jest ich jeszcze więcej. Mamy go. Chyba zmienię broń znowu. Muszę coś, co nie strzela serią. Coś, co się może bardziej przydać. Dobra, będę tak wchodził do każdego pokoju z buta. Jak działa, to trzeba. Dobra, tutaj nic. Natomiast obstawiam, że tu już coś będzie się działo. O cholera, co jest? A czemu on nic nie robi? Ej. Oho. Znajdź wszystko. Wiesz, kim ja jestem? Terrorystą, Pendejo. Żołnierzem. I właśnie walczę. Nie. Niech płonie, jak płoną Gorbrani. Ej, widzę dym! Jak sytuacja? Wstawać! Pułkowniku, nie! Nie przeżyję! Rodolfo, gdzie jesteś? Posłuchaj mnie, Hasan uciekł! Będą chcieli go przenosić! Rudy!
Transportują coś przez Atlantyk. Jest statek z jakimś ładunkiem. Do ostatniej chwili podaję informację, ale... O! Okej. Okej. Nie skończyło się tak źle, jak się bałem. Hassan znowu jest pod ochroną kartelu w Las Almas. Meksykańskie siły specjalne potwierdziły, że Hassan chce przemycić coś sporego do USA. Mogą to być kontenery z rakietami. Nie wiemy, ile ich jest i nie znamy celów. Aby się tego dowiedzieć, musimy złapać Hassana i przetransportować go na przesłuchanie. Wyślemy Soapa i Ghosta ze wsparciem, żeby spotkali się z meksykańskimi siłami. Nie możemy wszcząć w Meksyku wojny, generale. Oczywiście, że nie. Wyślę do pomocy Filipa Gravesa i jego najemników, Kompanię Cieni. Ich zasady pozwolą nam ukrócić biurokrację i załatwić sprawę. Zrozumiano, sir. Znajdźmy Hassana. Alejandro! Sierżancie McTavish! Mów mi są! Poruczniku! Laswell mówi o panu Ghost! Tak właściwie to woli by mówić do niego... Starcie Ghost! Witamy was w mieście dusz. Nigdy nie byłem w Meksyku. To nie Meksyk, tylko Las Almas. Najemnicy Shepherda zapewnią nam wsparcie, ciężki sprzęt. Potrzebują miejsca. Macie moją bazę. Dobrze, to gdzie jest Hassan? Ma metę 10 kilometrów stąd. Przedajcie. Vamos, jedziemy! Daję! To mój pierwszy zastępca, starszy chorąży Rodolfo Parra. Nie mówiłeś nic o Fantasmas. Znacie hiszpański? Nie. Poznacie. Biały wóz czterech z bronią. Ej, tranquilo. Spokojnie. To tutaj norma. Broń na ulicach to sprawa dla policji. A gdzie policja? Cóż, Las Almas ma bardzo poważny problem. Mało kto pilnuje tu prawa, a ci, którzy chcą walczyć z korupcją, znikają. Wojsko nie pomoże. Wyszkoleni żołnierze często są werbowani przez narkos. A was nie biorą? Pochodzimy stąd. Jesteśmy Los Vaqueros. Kowboje. To nasze miejsce. I oddamy za nie życie. No ziomki z bronią, tak sobie, o tak, na mieście. Broni balony. Coś nowego. Narkos są bardzo hojni i kupują lojalność. Nawet dzieci. Przede wszystkim dzieci. O co tu chodzi? Narkomantas. Całunek kartelu. Wiadomości od El Sinombre. Groźby, znaki terytorialne. Na ulicach rządzi śmierć. Kim jest Sinombre? El Sinombre, bezimienny, przywódca kartelu Las Almas. Gdzie się ukrywa? Wszędzie. Nikt nie wie, kim on jest. Więc znalezienie go będzie wyzwaniem. Ale Los Vaqueros lubią wyzwania. Z tą maską będziesz tu pasować, Ghost. Oje, Kalmana. Kontrola to armia. Skręć w prawo, ominiemy ich. Czemu? Ten żołnierz siedzi w kieszeni El Sinombre. Tak jak mówiłem, on jest wszędzie. Kartel ukrywa Hassana w mojej wiosce za rzeką. Oby nadal tam był. Oby, bo mamy z nim porachunki do wyrównania. Trzeć bez rozkazu, kufuje. Gdzie trzymają Hassana? W białym piętrowym budynku, brzeg miasta. Uwaga, ludzie, czekajcie. 3, 2, 1. Dalej, dalej! Czysto, ruchy. Aha. Cywile? Brak. Kartel przejął teren. To kryjówka. Dobre miejsce dla Hassana. Ruchy. Kontakt! Do Wiktorów! Wchodzimy! Tak jest. No i z taką bronią to ja mogę lecieć.
O, to już z tym się porządnie strzela, nie? Dobra, dostał, nice. Dobrze, 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 oho. No jeszcze jeden, nawet jeszcze trzeci. Nie, no, no to jest broń, którą chcę. Od razu z nią życie staje się prostsze. O, myślę, że to za szybko nie skończyło. Bo naprawdę robi to robotę. Masakra i świetna broń. Potem Hasana. Kartel szybko go przeniesie. Musimy być szybsi. Uwaga, są gotowi. Weź drzwi. A co ja robię? O, ale mi wywalił z tego shotgunem. Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. To miało prawo zaboleć. Może być wszędzie. Domyślam się. Cisza. O! Pokój czysty. No, i tak się strzelam. Raczej przez drzwi. Czysto. Co się stało z tymi rodzinami? Z Las Almas przychodzi przemoc, więc odchodzą. Sprawdź te drzwi i przygotuj się. Okej. Okay. Dawaj, otwieraj. Uwaga. Wiktor 2, tu 1-1. Daj zasłonę dymną. Wychodzimy na zewnątrz. Przyjąłem. Leci dym. Gdzie twoja rodzina, Alejandro? To tajemnica, Hermano. Muszę ich chronić. Ma to sens. Mamy zasłonę. Miejscu. W drogę. Za mną sob. Idę. To tutaj ukrywali Hasana. Będą stawiać opór. Do wszystkich drużyn, na pozycję. Przygotować się do forsowania. Ostał. Dobra, ładnie wchodzimy. To rusza się? No to już chyba... O, jest tam któryś. Czysto, nie ma go. Na piętrze. Si, vamos. Idziemy na górę po Hasana. Dawać po Hasana. I oby tu był. U! Jeśli Hasan tu jest, to w tym pokoju. Tak myślisz? O kurde. Dobra, przejdź w rawie, kurde, tą sofę. Jak trzeba, to trzeba. Wchodzimy? Zginął? Chyba tak. Zabezpiecz pokój. Osłaniam cię. Nie ma Hasana. Do wszystkich. Zabezpieczyliśmy budynek. Nie ma tu Hasana. Zrozumiano. Amunicja, cudownie. Musieli go przenieść. Kiedy? Niedawno. Siły Kut, to jego flaga. Był tutaj. Wywiad Alejandro się sprawdził. Co to jest? Nadciąga armia. Aha. Co jest? Armia. No to mamy posiłki. No to... 03, odwrót, wycofać się. Tak. Proszę, zdjęcie wesołej rodzinki. Co robimy? Wesłaniamy naszą. Się przebiją, wycofać. Mamy strzelać do jebanej meksykańskiej armii? O, kartel. Ci tu siedzą w kieszeni kartelu. Aha. Pomagają kartelowi chronić Hasana. To w takim razie wystrzelajmy ich jak kaczki. Podoba mi się ten trzymać pomysł. Ogień. Okupiemy się, póki moi nie będą mieć czysto. Kilka dobra, pojazdów, poczekajmy. Transportery, lekko opancerzone. No nie będzie łatwo. Wstrzymać ogień. Jeszcze? Niech się zbliżą. Ja już bym strzelał, ale okej. Okay. Niech będzie. Oho. O cholera. No właśnie, tego się obawiałem. Kurde, pancerze mają. No próbuję. Ale niełatwo jest strzelać się z takiej pozycji. Granaty. O nie, ktoś tu rzucił. Czy trzymaj dłużyć granatnika? Jakiego granatnika? Jaki granat? Dobra. Okej, okay, mamy. Co jest? Taki granatnik to mi się podoba, dobra. W ten sposób wiecie, wyeliminujemy goście z tarczami. Dobra, ten granat to nie głupia rzecz. Weź tu i strzelaj, pięknie. No raczej, ale to jest dobry strzał, nice. Rzucę tam jeszcze coś. A, nieźle, nie. Dobra, idziemy. Chodź stąd. No. Armia jest tuż za nami! Jasne, ruszamy. Wystrzelałem kogoś się da, ale resztę to odpuśćmy sobie. Rozproszyć się w pobliżu! Starą drogą? Prosto na most! Okej. Czyli co, biegnie? Armia do nas wali! No raczej. Chyba się mogli wkurzyć. O cholera. Dobra, gdzieś tam w tym kierunku, słuchajcie, ogień zaporowy i jazda. Ojej!
To nie był najlepszy pomysł. Biec i strzelanie, dobra, muszę, wiecie, myślałem, że ta broń taktyką jest po prostu biec, ogień zaporowy i jazda. Można tak próbować, ale... Armia do nas pali! Ale chyba lepiej jednak się ustawić za jakimś murkiem. Próbować szans. Gdzie tutaj? Cholera, weźcie strzelajcie do nich, jak ich wystrzelamy, to będzie w miarę dobrze. Ja, wszystko gra. Kurde, Rodriguez dostał. Znasz te okolice? Bardzo dobrze, ale armia też. Aha. Nie damy rady przeciwko armii. Potrzebujemy eksfiltracji. Rodriguez, eksfiltracja! Tak jest, dowódco. Eksfiltracja, okej. Jak ma pomóc? Oho. Do wszystkich! Utrzymać się i ukryć! Tak, pułkowniku. Schować się za skały! A co ja robię? Ogniem i nacieramy! Odwalić ich! Dobrze. Tylko zobaczcie, co oni są cholera wytrzymali. A to wchodzą bliżej. Dobra, rzuć im tam coś. Ojejku, oni też rzucili. Dobra, granat mi nie dosięgnął. I o to chodzi. O nie, 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 nie. Gdzie wpadł? Znowu chyba przy skalce. Powinno mnie trafić. Dobra, rzucaj im. Jak oni mi rzucają, to ja im też trochę podrzucam. Dobra, jakiś hukowy może niech wleci. Tak, żeby, wiecie, trochę chłopaków rozproszyć. Dobra, trzymajcie się. To najważniejsze. Ale nikogo tu nie ma, przynajmniej na razie. Okej, ale tam trwa wzmożona walka. Dalej mam utrzymywać pozycję? Nie wiem, czy tutaj żyje, że... Nie mam pojęcia, spróbujmy podejść. Nie, to chyba już nawet nie, no mogę. Okej. Ghost tu jest, no ja mogę sobie pozycję utrzymać, ale... Jaki jest w tym sens w tym momencie? Oho! No w końcu ktoś się ruszył, ktoś strzelał. Ale gdzie? Gdzie oni strzelają w ogóle? Dlaczego nikt nie podejdzie? Dobra, jeszcze raz. Dobra, ja tam podejdę jednak, wiecie, bo mam wrażenie, że jeżeli się nie ruszę, to my całkiem nie ruszymy z tego. Tak, wróć do misji. Jaja, co robicie? Chyba coś się zbugowało, przynajmniej mam takie wrażenie. Jakby, wiecie, wszystko fajnie, spoko. To tak jakby ktoś żył i kogoś by mnie zabił. Tam padają strzały. Zaraz zobaczymy, czy jak pójdę tędy, to... No wróć do misji. Jestem na misji, ale nie wiadomo, co robić. Okej. A jak pójdę w tą stronę. Wow. Co jest? Co? Ale. Okej? Nie widzę nikogo, po czym nagle się zjawiam i jakiś chłop musiał tam, wiecie. Do wszystkich! Utrzymać się i ukryć! Tak, pułkowniku! Co? Chować się na skały! Masakra, nie ogarniam tego, co się wydarzyło. Serio? Dobra, podrzucimy coś. Postał! Ale patrzcie, jak nie trafię mi prosto w głowę, to naprawdę nie ma szans, żeby padli za szybko. Dobra, spokojnie, jak podejdą, to znowu tutaj troszkę wyeliminuję. No, postań rzecz. Już po nim. Mogę zbliżyć? Nie mogę. A tu jesteś! No, bardzo dobrze. I co, znowu mam bronić pozycję, a jak tam chłopaki? Idą czy nie idą? Czy to wszyscy zginęli oprócz Ghosta? Ja muszę obserwować. Kto mnie trafił wtedy? Bo znowu mamy tą samą sytuację. Ja tu nie widzę nikogo. Na pewno nie mogę tu przejść? A spróbujmy. Zaraz się dowiem, że opuściłem teren misji. A nie, teraz jest podążaj, okej, miałem tu od początku lecieć. Ale było utrzymaj. Wow. Dobra, ładny zjazd. Dawać, pany, dawać, nie mamy czasu. O jasna cholera, kolejny. Dobra, będziemy tak się bronić, ale jeżeli podziała, to brońmy się, dobra. Ojej, źle rzuciłem. Bardziej spadło to pode mnie, niż po nich. No to świetnie, chowaj się. Nie, myślę, że nie ma sensu.
ma sensu, słuchajcie. Joki zatrzymały. Nie ma sensu rzucać granatu, bo one się odbiją do mnie. Z tej wysokości. Oho! Siema. A teraz możemy rzucić. Dobra, trzymaj. Uhu, ładnie. Dobra, jeszcze tutaj ktoś się. O! Mam cię. Dostał. Rozumiem, że to względny spokój. Dobra, może lecimy dalej jednak. Nie, nie zastanawiam się. Mam amunicję. No. Dlaczego jak biegnę za każdym razem ja dostanę w głowę od tyłu jeszcze? Nie, dobra, nie mam pytań do tego, co tu się dzieje. Nie mogę biec, nie wiem, no dziwne to jest, tak wiecie, no jakby wszystko okej, ale w pewnym momencie nic się nie dzieje, jak biegnę dalej, to berwę. Dobra. Rzucam gdzieś tam. Aha, tylko że chyba przerzuciłem niestety standardowo. Dobra, połóż się. No nie jest łatwo, nie jest łatwo, z pewnością. Giniesz. O, został, ładnie się rozlał. Okej, spokojnie. Oho, on mnie nie widział, a ja go widziałem bardzo dobrze. Dobra, Alejandro, ale spokojnie. Tutaj mi strzelają, oho, jest. Kurczę, chowaj się. Znowu ten sam błąd, nie wiadomo skąd oni w ogóle strzelają. Jeszcze gdzieś za jakąś, wiecie, trawę ustawili. A, ładnie. Jeszcze jeden tam jest co najmniej. Co najmniej. Ale teraz to nie widzę. Standardowo, rusza się to zginęłem. Dobra, wycofuję się tyłem. Żeby wypatrzyć gościa. No. Cholera mnie trafi, skąd ja dostaję strzały? Przecież to nie ma kompletnie sensu. Nie wiem, albo ja za krótko czekam, albo nie wiem tak właściwie, o co chodzi. Cudownie. Tak jakby wiecie, wszystko w porządku, wszystko ok, ale my nie jesteśmy w stanie przetrzymać tego typu ataków. A, tu jest ten, co próbuje te RPG, ale ja nie wiem, co to, który to do mnie strzela. Nie, teraz to już mnie zdenerwowaliście. Teraz już mnie tak poważnie zdenerwowaliście. Dobra, rzuć daleko granat. O, no w końcu rzucony idealnie. O, widzę, że też się bawią w rzucanki. Nie, ale mam to gdzieś, macie się wszyscy ruszyć. Dobra, oho, na dystans leci. Ginżesz. Ładnie, oho. Ty z tym laserem to mi zwiewaj. Załatwiony. Kończy mi się amunicja. Mam amunicję. Dobra, z chęcią wezmę amunicję, ale powiedz mi lepiej, co ja mam cholera zrobić, żeby nie oberwać, bo ja naprawdę zaczynam mieć rozkminę, co ja tu robię źle. Znowu jest pewnie tak, utrzymaj pozycję, najlepsza rada cholera ever. Tylko problem w tym, że nic się nie dzieje, jak pójdę dalej, to zginę. No, to ma sens. Nie no, przecież ja zginę znowu, to jest dokładnie to samo, słuchajcie, to jest powtórka z rozrywki. Idźcie z tym utrzymaniem pozycji. Dobra, już się specjalnie, wiecie, wracam, no pomalutku, po cichutku. Ale znowu, zaraz się okaże, że dostanę jakiegoś takiego dziwnego strzała, nie wiadomo skąd w sumie. Mam wrażenie, że w tej misji jest jakiś błąd związany z tym, ale okej, no. O, widzicie? Nie, dobra, słuchajcie, ja się na dzisiaj poddaję. Ja nie wiem, co tu się cholera dzieje, ale to nie ma sensu. To nie ma sensu, moi drodzy, będziemy kontynuować tę misję. Ale liczmy na to, że będzie to jakoś działać, bo to co się dzieje, to w sumie nie wiem. Każą trzymać pozycję, po czym i tak nic się nie dzieje. Mogę tak stać i nic się nie stanie. Po czym jak ruszam, to ginę. Tak właściwie z nieznanych powodów i nie wiadomo od kogo. Nie wiem, zobaczymy, przeanalizujemy to, mam nadzieję, że będzie dobrze. Natomiast moi drodzy, to tyle na dziś. Dzisiejszy odcinek wyszedł mocarnie, potężnie długi. Mam nadzieję, że się podobał. Jeżeli tak, strzelcie lajka, subskrybujcie, postaram się rozkminić, o co chodzi w tym miejscu. To tyle jednak, cześć i czołem i na razie. Hej!